Dzień dobry Państwu, Kuzgierski, witam na moim imiennym kanale na YouTubie, a także jako Enchas jesteśmy na Banbaju, na Rumble, który widzą Państwo za moimi plecami, na Spotify wideo oraz na Twitterze Tomasza Somera. Dzisiaj kolejna rozmowa z cyklu, to jest słownik globalizmu. Słownik globalizmu. Z tego zapamiętam część siódma. Być może siódma, ja straciłem rachubę tak dużo tych nagrań. Ale nie liczy się numeracja, liczy się treść. Liczy się treść, którą poruszamy z Bartoszem Kopczyńskim, Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu oczywiście. I jeszcze po przecinku Ruch Ochrony Szkoły i coś jeszcze na pewno by się znalazło. Ale o tym nie mówimy. O tym lepiej nie? Nie. Czyli tutaj oficjalnie jako Towarzystwo Wiedzy Społecznej. Ewentualnie Ruch Ochrony Szkoły. Tak, o tajnych związkach nie mówimy. O tajnych związkach nie. Znaczy przeciwieństwo masonerii, jak rozumiem. Nie mówimy o tym w ogóle. Dobrze, dobrze, o tym nie mówimy, ale powiemy na pewno o ogłoszeniach wstępnych. A ogłoszenia wstępne są takie, że mamy najnowszy numer Najwyższego Czasu. Na okładce Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz, czyli Wojna o Kraków, można powiedzieć, że próba sił w Konfederacji, jak wskazuje podtytuł. To jest właśnie nasz najnowszy numer dwutygodnika, też wiele innych ciekawych treści, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych. Oczywiście chodzi o eurowybory w kontekście tego starcia. Zachęcam do wspierania nas na Rumble. Boże, przepraszam, na Buy Coffee oczywiście, na Rumble można nas oglądać, natomiast na Buy Coffee można nas wspierać, czyli stawiać kawę, linki są w opisie i w komentarzu i ponadto też można dokonywać zakupów w naszej księgarni Biblioteka Wolności, tam jest wiele ciekawych rzeczy, zwłaszcza ostatnio trochę e-booków, na przykład Jedwabne, Historia Prawdziwa, dwa potężne tomy w e-booku, Zmiany Klimatu profesora Kowalczaka w e-booku, no i też wiele innych ciekawych książek, pozycji, więc odsyłam. Dzisiaj, jak rozumiem, przez to, co mi powiedziałeś przed wejściem na antenę, będzie mowa o pasożytach w narodzie. O narodzie. Jak przez to, co przez to rozumieć? O narodzie i jego pasożytach. Dobrze. I naród, a w sumie z narodem też nie jest łatwo, bo naród to jest w sumie co? Kilka procent chyba ludności, bo większość jest tutejsza, tak mi się wydaje, niestety. A te pasożyty, no to jeszcze jest ich mniej. Czy jednak jest ich więcej w sumie? Jak to widzisz? No, z dokładnymi danymi statystycznymi nie dysponujemy. Możemy bazować na obserwacjach. No i postaramy się tą łamigłówkę rozwikłać. Bo rzeczywiście dzisiaj to nie jest tak łatwo powiedzieć, kto to jest naród, co to jest naród i kto do niego należy. To właściwie nigdy nie było łatwo. Mhm. No ale żeby posunąć dalej słownik globalizmu, tak, to musimy to sobie zdefiniować. Okay. A przy okazji zdefiniujemy też wszystkim innym i damy narzędzia do tego, żeby każdy mógł stwierdzić, jak stosunkuje się do narodu. Mhm. No to naród... Co słownik najpierw pewnie, tak? Definicja. A weź zobacz, co tam w masofonie piszą o narodzie. Co w masofonie? To aż muszę włączyć Wi-Fi, jak to się mówi, prawidłowo. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tu nie połączy, bo jesteśmy w piwnicy, że tak powiem, i nie wiem, czy mnie tutaj połączy. Ewentualnie w komputerze, no tak. Przecież jeszcze jest komputer. Nie muszę z masofonu skorzystać. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. Natomiast może najpierw powiedz swoje tutaj jakieś tam mniemania o tym narodzie. I zaraz zobaczymy, co specjaliści piszą, prawderhuby na temat narodu. To zależy, z jakiego narodu prawderhuby pochodzą. Mhm. A w tym sensie? Tak. Ale powiedzmy, że to są Polacy mimo wszystko. No to widzisz, to też nie jest takie oczywiste. Ale w naszych warunkach, jak mówimy o narodzie, to mówimy o Polakach. Mhm. No bo w różnych nacjach, różnie, czy w różnych kulturach politycznych, czy w różnych cywilizacjach, według Konecznego, różnie się definiuje naród. Dla Niemców albo dla Francuzów to jest to same z obywatelstwem. Znaczy teraz, no, wydaje mi się, że w latach 30. w Niemczech to trochę inaczej to wyglądało niż obywatelstwo. No to były prawa krwi, prawa rasowe, tam chodziło o rasy bardziej. Chociaż byli honorowi Aryjczycy. Nawet przedstawiciel tej nacji, której oni nie lubili, też mógł pod pewnymi warunkami zostać honorowym Aryjczykiem. Były takie przypadki. Tak. Ale tam generalnie, no przynajmniej, znaczy właściwie od czasu rewolucji francuskiej, no to przyjęło się na Zachodzie, przyjęła się taka konstrukcja, że narodem jest ten, kto ma obywatelstwo, czyli naród obywatel. Stąd masz dzisiaj społeczeństwo obywatelskie. Obywatelem jest ten, kto ma obywatelstwo, czyli władza decyduje.
Okay. Kto należy do narodu, czyli nad kim ma władzę. Władza decyduje, nad kim ma władzę. No i co piszą tutaj? Tak, Wielki Słownik Języka Polskiego, to jest chyba profesor Żmigrodzki, to jest taka jeden z najnowszych słowników. To on mówi, że to jest duża grupa ludzi o wspólnym pochodzeniu, przeważnie mówiących tym samym językiem, przeważnie, więc nie muszą wcale, związanych wspólną historią i kulturą oraz wspólnymi interesami politycznymi i gospodarczymi. To jest Wielki Słownik Języka Polskiego. Natomiast Doroszewski mówi, ten starszy, tam za komuny jeszcze, to jest ogół mieszkańców pewnego terytorium, mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością i kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze. Niby to samo, ale trochę inaczej, nie? Minimalnie. W zasadzie to samo. Ja bym też powiedział to samo. To jest grupa ludzi zamieszkujących jakieś terytorium, przy czym mogą być ludzie, którzy są w diasporze, a którzy należą do narodu. Te definicje tutaj nie mówią nic o usposobieniu samych ludzi. Więc my przyjmiemy nasze rozumienie narodu, nasze polskie rozumienie narodu, bo to można rozumieć również jako związki krwi, czyli ktoś, kto jest z pochodzenia Polakiem albo z pochodzenia Niemcem, no to należy do narodu. Ale u nas tak nie jest. U nas do narodu należy ten, kto chce. Można być, wywodzić się z innego narodu, przybyć tutaj, uznać zwyczaje, prawa, tradycje, tożsamość i stać się Polakiem. I my to akceptujemy i zawsze tak było. Nawet ruch narodowy, obóz narodowy szeroko rozumiany też miał takie podejście oczywiście. Tak, oczywiście. Ten przedwojenny. I to jest najbardziej logiczne, no bo są przecież ludzie, którzy są z pochodzenia Polakami i dzisiaj ich widzimy bardzo dużo, którzy nie chcą być w narodzie, nie lubią, nienawidzą. Wolą być Unijczykami albo w ogóle obywatelami świata. Więc przyjmijmy, że naród to jest grupa ludzi, którzy zazwyczaj zamieszkują pewne terytorium, zazwyczaj też mówią tym samym językiem, mają jakąś historię, mają jakąś tożsamość, mają jakieś interesy polityczne, ekonomiczne. No i uznają to. Czyli naród jest kategorią wewnętrznego uznania, czyli jest kategorią psychiczną. No i podzieliliśmy tutaj sobie, znaczy patrzymy na to, co jest dzisiaj, bo różne rzeczy nam się pozmieniały i są zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne i trzeba to uporządkować. Więc patrzymy na Polaków na przykład, na obywateli państwa polskiego, myślimy naród. Ale to jest zbyt proste, więc trzeba to rozróżnić. I rozróżniliśmy naród, czyli mieszkańców Polski, na dwie główne kategorie. Naród polityczny i naród potencjalny. Naród polityczny to są ci, którzy chcą być narodem i chcą tego świadomie. I to są ci, którzy mają taką tożsamość narodową polską, którzy chcą, żeby była narodowość polska i którzy chcą, żeby było państwo polskie. Niepodległe państwo polskie. Wolny naród polski, niepodległe państwo polskie. To są ludzie, którzy świadomie należą do narodu i to powinien być naród polityczny. To znaczy oni powinni wyznaczać ramy polityczne funkcjonowania państwa i główne kierunki polityki i rozwoju narodu. Tak jak było za pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie szlachta była narodem politycznym. Uważam, że powinniśmy do tego powrócić. To nie powinno być tak, jak jest w tej chwili, że każdy, nawet ten, kto nie czuje się członkiem narodu, ma prawa polityczne i decyduje o losach narodu i o losach państwa. A druga grupa to naród potencjalny, czyli mamy naród polityczny, naród potencjalny. Naród potencjalny to są ci, którzy są związani z narodowością polską, mieszkają tutaj, mają przodków, ich przodkowie byli związani, oni też byli kiedyś związani i oni niekoniecznie mają tożsamość narodową, ale mogą ją mieć. Ponieważ no, jeżeli to są ludzie z naszego kręgu narodowego, to nawet jeżeli się wynarodowili, to zawsze mogą wrócić do tego. Dlatego określam ich jako naród potencjalny, czyli mogą być narodem. I oni dzielą się na dwie grupy. Na nienaród, inaczej naród bierny, i na antynaród, czyli naród negatywny. Okej, czyli takie szerokie masy niezdecydowanych, no i ci, którzy jawnie są przeciwko. Nie naród, to ci, którzy
nie myślą nawet o tym. Po prostu żyją tu, żyją, tutaj żyją, bo żyją. Tak. Bo, tak się utarło, no, tu mają wszystkie swoje sprawy, mogą wyjechać gdzie indziej, ale zazwyczaj nie wyjeżdżają, są tutaj, po prostu tutaj tak per facta concludentia zamieszkują tą ziemię, mówią tym językiem i w jaki sposób uczestniczą w tradycji tego narodu, ale niekoniecznie są przywiązani do narodowości i do państwa. Ale oni przynajmniej nie przeszkadzają. Oni po prostu akceptują tą sytuację, jaka jest, te prawa, które są. Dlatego nazywam ich narodem biernym. I oni oczywiście, można ich unarodowić. Bo oni sami z siebie mogą się unarodowić tylko w sytuacji, gdy trzeba będzie dokonać wyboru. A trzeba będzie dokonać wyboru już niedługo. Więc już niedługo te kategorie nam się też wyjaśnią. Na tą chwilę to jest spora grupa mieszkańców Polski, to jest nie naród, oni tak o sobie myślą, że oni jako nie naród, znaczy oni sobie, oni w ogóle o tym nie myślą, nie myślą o sobie jako o narodzie. Ale jakby zapytać, kim jesteś, czy jesteś Polakiem, to by powiedzieli, że tak. Tak, ale nie wiedzą, co to znaczy. Nie wiedzą, co to znaczy Polakiem. Nie ma treści. Bo nie mają takiego zdania, że jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Oni chcą brać, chcą korzyści czerpać, natomiast nie czują obowiązków. To jest właśnie wyróżnik. Nie czują obowiązków wobec narodu i wobec państwa. Brać tak, jeść, pić, bezpieczeństwo, fajnie sobie żyć, to tak, ale coś zrobić dla, poświęcić coś dla, to już nie bardzo. To już nie. Dla narodu i dla państwa to już nie. Aby tylko dla mnie, czy dla nich. Więc oni są bierni w stosunku do narodu i państwa. No antynaród to jest stosunkowo wąska grupa, i to głównie lewacka, głównie, bo są też skrajni liberałowie, ale w zasadzie są to lewacy. Antynaród, inaczej naród negatywny. Oni negują w ogóle swoją narodowość, nie lubią i chcieliby być kimś innym. Europejczykami na przykład. Na przykład. No generalnie obywatelami świata. Takimi, chcą być takimi, kto należy do tego, kto im daje michę. Generalnie. No a jeżeli chodzi o naród polityczny, on też jest złożony. Bo generalnie to są ludzie, którzy są pozytywnie nastawieni do narodu i dla państwa i do państwa i są gotowi coś poświęcić, są gotowi ponosić jakieś obowiązki. Natomiast tam też jest grupa wydzielona, która jest narodem czynnym, czyli czynnie uczestniczy, czynnie chce zabiegać o dobro narodu i państwa. To jest naród czynny. To jest maksymalnie, uważam, około 10%. Populacji. W tej chwili nie ma tyle. W tej chwili to jest około 1%, ale gdy przyjdzie do dokonywania wyborów życiowych, wyborów tożsamościowych, no to myślę, że możemy liczyć na maksymalnie 10%. To jest naród czynny i ta druga to co to jest? Nie, tutaj oni są, wchodzą w skład narodu politycznego. To jest podgrupa narodu politycznego. Czynne, a to reszta jest bierna, tak? No, są trzy główne grupy, dwie główne grupy. Naród polityczny, tak, który ma w sobie komponent narodu czynnego, no, i naród potencjalny, który składa się z dwóch grup, z nienarodu, czyli narodu biernego, tak, oraz z antynarodu, czyli narodu negatywnego. No tak, tak, ale jeżeli naród czynny jest komponentem narodu politycznego, to co, kto jest resztą tego narodu politycznego? Naród polityczny, reszta narodu politycznego. A, w tym sensie. Tak. I czym się różni od narodu czynnego? Tym, że jest mało skoro do działań czynnych. Aha, czyli bardziej rozmawia na ten temat, tak? Ma jakieś takie poglądy, ale nie robi. Nie przeszkadza, wspiera biernie. Znaczy mniej czynnie. Naród czynny to na przykład ci, którzy gotowi są pójść do powstania. To są ci, którzy gotowi są pójść na narodową krucjatę. To są ci, którzy są gotowi obalić obcą władzę tutaj. No tak, a taki przykład bardziej codzienny. Na przykład mam jakieś spotkanie planowane, no to przychodzą tam tylko z narodu czynnego, czy też z politycznego, bo to tylko posłuchanie w sumie. A, widzisz. To zależy, kto organizuje to spotkanie. No nie, jakiekolwiek. No my organizujemy spotkanie. Nie, no, to przyjdzie naród czynny, do was, czy to, cały polityczny? Tutaj do was to przychodzi zasadniczo naród polityczny. Ale czynny, czy reszta? Wiesz, co mi chodzi. W większości naród czynny. Ale trochę też posłuchać, tak? To też przychodzą w tym sensie, tak? A okej, okay, rozumiem zależność. Raczej nie przyjdzie tu nie naród, ani nie przyjdzie tu antynaród. Oni chodzą do lewaków. Okej, okay, ale jak już na tym spotkaniu powiedzieć, że róbmy regularne spotkania, to już tylko ten czynny raczej. Tam ci tak, to, tam tak, mi tak, to już, tak. Raczej to już tak, nie. Raczej tak. Rozumiem, okej, okay, to chciałem dookreślić. No i
jest test na ród czynny okay. I to jest ten sam test, który jest na psychomaga. Dobra, to dawaj, to na mnie, więc, tak? Na mnie test? Tak, dla każdego, więc niech każdy Dobra. Się... Będę klinikiem doświadczalnym. Niech każdy się przetestuje. On już był, padł ten test, powtórzymy go. Dobra. Więc... test na naród, tak? Tak, test na naród czynny. Dobra. Czyli ci, którzy są gotowi coś poświęcić i gotowi są działać czynnie dla dobra narodu i państwa. A więc to jest 6 pytań. Pytanie pierwsze. Czy uznajesz, że istnieje prawda obiektywna? Tak. Pytanie drugie. Czy uznajesz, że istnieje dobro obiektywne? Tak. Pytanie trzecie. Czy sądzisz, że można rozpoznać, że człowiek może rozpoznać prawdę, że człowiek może poznać prawdę obiektywną? Pytanie czwarte. Tak. Czy sądzisz, że człowiek może rozpoznać dobro obiektywne? Tak. Pytanie piąte. Czy należy panować nad emocjami, popędami i instynktami za pomocą rozumu i woli? Tak. I pytanie szóste. Czy należy domagać się od ludzi następujących cech? Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Tak, że to są te same pytania, co były przy psychomagu. Tak jest. Bo to sobie można było ogólnić, że to jest pytanie na człowieka kulturowego bardziej. Tak, tak, oczywiście. Okay. Oczywiście. Proszę pisać w komentarzach, ilu jest tutaj ludzi kulturowych z nami. Nie? Ciekawe. Ale to nie jest jedyny podział społeczny, bo są jeszcze, zależy jaki aspekt bierzemy pod uwagę. To jest stosunek do narodu i państwa. A jest jeszcze taki podział, stosunek do zasad, właściwie stosunek do kultury. I mamy tutaj też podział binarny. Binarny. Tak, ludzie w ogóle są binarni. Nie, no ja wiem. Właśnie takie małe takie rozróżnienie, bo dlaczego mówi się, że jest osoba niebinarna? No bo binarność to zakłada, że jest podział na dwie płcie, więc niebinarni są poza tym schematem, tak? No to tak, jakby w skrócie o to chodzi. Albo tak, no nie wpisują się w schemat. No. I to jest podział na partie społeczne. Niezależnie od partii politycznych i barw ich nazw, to jest nieistotne. Istotny jest inny podział. Na partie społeczne. Czyli to jest stosunek do zasad kultury. I mamy dwie partie społeczne, ujęte w skrótach. Pierwsza partia to jest PLP, czyli Partia Ludzi Porządnych. I jest też druga partia, w skrócie PSIW. Okej, nie wiem co to może być. Partia... Partia Szuj i Wariatów. Okej. Tak, gdzie ostatnimi czasy szczególnie mocno reprezentowana. No i tutaj też jest test. Każdy może się przebadać do... Która partia, tak? Do której partii społecznej należy. On jest prostszy, bo składa się z 3 pytań. Dobra, jestem gotowy. Pierwsze pytanie to natury ontologicznej, właściwie ontycznej. Kim jesteś? Stwórcą czy stworzeniem? Stworzeniem. No to już, pierwsze pytanie już zaliczyłeś. Dzięki, to idziemy dalej. Drugie pytanie na sposób życia. Jak chcesz żyć? W dobrobycie czy w dobrostanie? W dobrobycie. To jest różnica, bo o dobrobyt trzeba się starać, więc trzeba być czynnym. Więc... A dobrostan to ma króli w klatce. Tak, dobrostan to jest coś biernego. Czekasz na stan, aż ktoś ci zapewni jakiś stan, czyli jesteś pasożytem. Znaczy, godzisz się na to, że możesz być pasożytem. Nie starasz się o to czynnie. Biernie czekasz, aż ci dadzą michę i coś tam jeszcze innego zapotrzebujesz. I pytanie trzecie. Tak. To może być najtrudniejsze dla ludzi. Okay. Z kim chcesz to życie spędzić? No i tutaj jest, to pytanie trzecie dzieli się na płcie, bo jest trochę inne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Pytanie dla mężczyzn. Czy chcesz żyć z żoną, czy z kochanką? Z żoną. No bo tutaj właśnie odpowiedzi są bardzo ważkie. I pytanie dla kobiet. Czy chcesz żyć z mężem, czy z klientem? No, odpowiedzi na te pytania już nam tutaj zawężają obszar poszukiwań. Czyli każdemu możemy zadać takie pytanie i w zależności od tego, jak odpowie, no to już wiemy, czy dalej z nim coś robić, czy nie. To też prosimy o odpowiedzi w komentarzach. Tak, tak. Jak się Państwo kwalifikujecie w tym teście?
No i teraz, czyli to wyjaśniliśmy sobie już, tak. Co to jest naród. A dalej nie wiem, gdzie są te pasożyty. No to właśnie przechodzimy teraz do pasożytów narodu. Okay. Inaczej pasożyty twierdzy kulturowej. Mhm. To już, to pojęcie padło już tutaj u nas. Tak, tak, tak. Więc dzisiaj zajmiemy się pasożytami politycznymi. Mhm. Mianowicie mamy coś takiego jak inkluzja. Inkluzja to jest trójgłowa bestia globalizmu, która ma trzy głowy, czyli Unia Europejska, ONZ i skryta w mroku trujących wyziewów światowa finansjera, najmniej widoczna, najmniej rozpoznana. I ta bestia nas wciąga w te różne takie układy unijne, globalne, różne inne, w których być nie powinniśmy. I ona właśnie nas zatruwa swoimi trującymi miazmatami. I pod wpływem, i takim trującym miazmatem jest demokracja liberalna. Ona powoduje, że ludzie z PLP, Partii Ludzi Porządnych, się wycofują, dezaktywują, bo no, nie chcą się zatruć, a natomiast aktywują ludzi z PSIW-u. Oni to lubią, lubią te wyziewy. No i z tych, oczywiście nie wszyscy z PSIW-u idą do polityki. Natomiast z tych, co idą do polityki, no to w zasadzie same pasożyty polityczne. I oni mają pewną szczególną cechę. Znaczy mają taki zespół cech szczególnych. Pasożyty polityczne mają zespół cech szczególnych. I z uwagi na sposób używania mentalnego otworu gębowego, to można ich określić jako mordoryjców. Mordoryjcy. Mordoryjcy. Tak, dlatego że mają ten ich mentalny otwór gębowy, ma dwie postaci, mordę i ryj. I one się tak płynnie zmieniają w zależności od kontaktu z energomaterią. Ponieważ oni najbardziej pożądają energomaterii. I gdy nie mają dostępu do energomaterii, wtedy aktywuje się morda. I jak najszerzej, najlepiej z 360 stopni. Znaczy tyle się nie da, więc, ale jak najszerzej. I wówczas słyszymy różne takie hasła typu prawa człowieka, typu... Oni często używają słowa naród, często używają słowa Polska, oczywiście używają dla swoich celów, dla pozyskania energomaterii. Natomiast nie dla interesu ani narodu, ani państwa. Oni występują w swoim własnym interesie. No i głośno. Czy to prawa kobiet, prawa zwierząt, prawa człowieka, naród, Polska. Różne inne takie hasła, które przyciągają ludzi z PLP, tak. Porządnych. Oszukując w ten sposób. No a gdy już... A oni to robią tylko po to, żeby się dostać do źródeł energomaterii. Czyli do koryta. Tak. I wtedy ryj. Tak, tak. I wtedy nagle ta morda się tak, taka szeroka tutaj, tak. Głośno emituje różne, tak. Różne komunikaty. I nagle ta morda się tak redukuje i się tak skupia w taki ryj, tak jak u mrówka jada. I oni wtedy się przysysają do źródła energomaterii i tak są. Aż do momentu, kiedy jest zagrożony ich dostęp do źródła, wtedy znowu aktywuje się morda. Szczególnie przed wyborami. Okej, czyli mówimy tutaj o klasie politycznej po prostu, tak? O politycznej, o pasożytach politycznych, bo klasa... Czyli o tej klasie, czyli chodzi mi o polityków, że do tego zaliczają się politycy. A raczej deklasie politycznej, bo oni są mocno zdeklasowani. No dobra, ale politycy ogólnie, tak? I ci, którzy aspirują do bycia politykami. Tak, ci, którzy działają tam, w tej chwili to jest, no w warunkach demokracji liberalnej, no to większość tej deklasy politycznej to są mordoryjcy. No i ale mordoryjcy też mają swoje podgatunki, swoje odmiany. I są cztery takie główne odmiany. Dobra. To jest tak, drzeryj. Drze się. Drzeryj. Tak jak na przykład była taka aktywistka, co krzyczała przez minutę. To nie to? Babaryja.
A to Baba Ryj, a to jest inny typ. Dżeryj, tak, zaraz wyjaśnię. A Dżeryj to jest facet. Dżeryj to jest samiec mordorica. Tak. Baba Ryja to jest samica mordorica. No. Później jest to Łżemorda. Łżemorda, czyli kłamie, tak? To sama nazwa wskazuje. I Głuptak Pospolity. Czyli po prostu głupoty, prawda? Raczej potakuje. Już wyjaśniam. To jest wojsko, te pasożyty, mordoryjce. Mordoryjce czy mordoryjcy, wszystko jedno. To jest, oni należą do armii inkluzji. Czyli trójgłowej bestii globalizmu, która jest napędzana jej trującymi wyziewami. I teraz zazwyczaj na pierwszy ogień idzie Dżery i Baba Ryja. Oni mają dwa rodzaje oddziaływania na otoczenie, czyli wymachują odnóżami oraz emitują impulsy soniczne. Przy czym w przypadku Dżeryja to bardziej są te odruchy behawioralne, czyli te odnóża. W przypadku Baba Ryi to bardziej są te impulsy soniczne. Z czego to wynika? To wynika z częstotliwości dźwięków. Kiedyś, jak tam w nocy tam piszę różne rzeczy, czytam różne rzeczy, jak jest ciepło, no to tam pod oknami przychodzą różni i szła taka para z imprezy, wracali, zachlani obydwoje i darli się nawzajem na siebie. A później szli taką doliną i słyszałem ich z daleka. I jego przestałem słyszeć już mniej więcej po kilometrze, już go nie było słychać, a darli się tak samo głośno. Wolumen był taki sam, bo jak miałem ich pod oknem, no to słyszałem, że obydwoje starali się dorównać sobie, równościowo się wydzierali. Tylko jego przestałem słyszeć, już po kilometrze go nie słyszałem, a ją słyszałem jeszcze po 3 kilometrach. Po prostu jest wyższa częstotliwość. Tak, tak, wysoki ton. No i oni idą jako harcownicy. I oni obezwładniają tych ludzi z PLP, żeby oni tam się nie przeszkadzali mordoryjcom w pobieraniu energomaterii. Dlatego są straszeni właśnie przez Dżeryjów i Baba Ryję. No i dzięki temu torują drogę Łżemordą. Łżemordy mają taki charakterystyczny wyraz mordy, że mają takie uśmiechy. Ich mimika się układa w takie uśmiechy. Są zazwyczaj dość upiorne te uśmiechy. No, ale oni w ten sposób oszukują tych ludzi z PLP. No i oczywiście gadają ługarstwa, no bo muszą jakoś przykryć to, że są mordoryjcami. Tak. No a grup takie pospolite, no to oni po prostu przytakują. Tak, 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 tak. A dlaczego tylko przy tym pierwszym typie jest rozróżnienie na kobiety i mężczyzn, a tam są już tylko mężczyźni? Łżemorda to jest forma żeńska. Więc tutaj... to mogą być i mężczyźni i kobiety, to nie ma znaczenia. No to jest forma męska, ale tutaj też nie ma znaczenia. Okej, okay, dobra. A tam to jest bardzo ważne rozróżnienie jest, czy kobieta, czy mężczyzna przy tym darciu. Tak, bo tutaj chodzi o rodzaj... impulsów wywieranych na otoczenie. Tak, 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 tak. To jest, zasługuje na osobne rozróżnienie. Tak, oczywiście. Okay. No i teraz co się dzieje, gdy mordoryjcy zdominują jakiś układ system polityczny, tak jak to jest w Polsce na przykład, no to wówczas stają się konkretynami. To już mówiliśmy o tym, konkretynizm już był tutaj omówiony, czyli podejmują kon, czyli współ, kretynizm. Wspólnie podejmują decyzje kretyńskie, szkodliwe dla systemu, który opanowali. W sumie demokracja po prostu. No demokracja liberalna, bo może mogą być inne formy, a to zaraz powiem jakie. No i... Ten ich konkretynizm, czyli konkretyni podejmują decyzje konkretyniczne, oczywiście pod wpływem inkluzji. Oni są zawsze wiernymi sługami wojskiem inkluzji, co prowadzi najpierw do ignokracji, czyli do rządów ignorantów, no bo oni zasadniczo są ignorantami, oni generalnie nic nie wiedzą, nic nie umieją, ale nie muszą, bo mają mordory. Więc im wystarcza pobieranie energomaterii za całą wiedzę. Cała ich wiedza skupia się do metod pobierania energomaterii. Czyli, a tak naprawdę do tego jednego ryja
co tam wysysa żywotne soki z narodu. No i to prowadzi docelowo, no bo inkluzja jest przebiegła. I inkluzja zdaje sobie sprawę, że ignoranci mogą się nauczyć. To znaczy ludzie, którzy są mordorejcami, w pewnych, przynajmniej niektórzy z nich, w pewnych warunkach, pod wpływem jakiegoś jakiejś przemiany psychicznej, to jest zawsze możliwe, mogą przestać być mordorejcami, mogą wyjść z psiwu i mogą wstąpić do PLP. I mogą stać się z narodu biernego lub z narodu negatywnego, mogą stać się rzeczywistym narodem politycznym, a nawet narodem czynnym. Jest to możliwe. Rzadko się zdarza, jeżeli już ktoś wszedł w psiw i został mordorejcem, to się bardzo rzadko zdarza. Aczkolwiek jest to możliwe. I zawsze jest ryzyko dla inkluzji, bo nawet jeden taki jest już zagrożeniem dla inkluzji. Dlatego ignokracja jest tylko etapem pośrednim do etapu docelowego dla inkluzji, czyli debilokracji, czyli rządów debili. Debil to już, debilizm to jest... Już gorzej się chyba nie da, tak? Nie, no, może być też idiokracja, ale idiokracja nie jest pożądana dla inkluzji, bo inkluzja chce pozostać w cieniu, nie chce się ujawniać i chce wystawiać mordorejców, którzy udają, że są... Bo w debilokracji debile to jeszcze tam w miarę są samodzielni, a w idiokracji to już by musieli ci z cienia wyjść i pokierować tak wizualnie, że ich widać. Problem jest techniczny, ponieważ debile, przepraszam, idioci mogliby mylić przyciski. Okay. Są dwa, ale w przypadku idiotyzmu to jest ryzyko pomylenia przycisku i mogliby przypadkiem zagłosować zgodnie z interesem narodu i państwa. A chodzi o to, żeby oni zawsze wiedzieli, jak głosować, czyli żeby nie mylili przycisków. Oni więcej nie muszą wiedzieć, tylko muszą wiedzieć, w którym momencie, który przycisk cisnąć. I debilizm to jest człowiek dorosły, który jest na poziomie intelektualnym 12-latka. To jeszcze są sterowalni, tak? A idioci to już nie bardzo. Tak chaotycznie bardziej się znaczy, robi. No to już trzeba po prostu za nich to wykonywać. No właśnie. A, właśnie. Tutaj musi być ta siła robocza jakaś. Tak. Okej. No i wspomnieliśmy tutaj o demokracji liberalnej, bo to są, to się mieści w uniwersum demokracji liberalnej. Teraz my też, czyli my, naród polityczny, naród czynny, partia ludzi porządnych, my też niestety ulegliśmy pewnemu zatruciu. Zatruciu trującymi miazmatami inkluzji, mianowicie ulegliśmy zatruciu demokracji, demokracją liberalną. Większość z nas wierzy, że to jest dobre, a to, co widzimy teraz, to jest jakaś dysfunkcja, którą można naprawić. Nie można naprawić takiej dysfunkcji. Demokracja liberalna jest taka, dlatego że jest taka i nigdy nie była inna, i nigdy nie miała być inna, i nigdy nie będzie inna. Demokracja liberalna zawsze dzieli się tylko na dwa rodzaje. Ignokrację i debilokrację. Nie ma trzeciej możliwości. No więc jak to naprawić? Na pewno nie da się takiej sytuacji. Przykład, no Polska. To, co mamy u nas w tej chwili. Nie da się tego naprawić metodami właściwymi dla demokracji liberalnej, ponieważ tam unoszą się trujące miazbaty inkluzji i zawsze będzie psiw. Bo psiw w tym oddycha, a ludzie porządni zatruwają się. Zatruwają się i ryzykują, że stają się psiwem. Tak. Więc jak z tego wybrnąć przez demokrację, ale nieliberalną. Narodową. Tak, przez demokrację narodową, czyli naród polityczny. Mamy już tutaj... Czyli co, endecję po prostu. Te wzorce, to co oczywiście trzeba dostosować do obecnej sytuacji. Mniej więcej te wzorce, znaczy za naród... Endecja to była praca organiczna, uświadomienie od podstaw, a przynajmniej tak na tyle jest. Te masy, żeby przynajmniej jako tako rozumiały własny interes. Tak i jest. Nie do końca mogą rozumieć, dlaczego należy tak zagłosować, ale jednak w miarę rozumieją, że trzeba. Naród polityczny zmierza do tego, żeby objąć całość narodu, czyli również naród bierny, czyli również naród potencjalny. A więc naród polityczny zawsze chce przekonać do racji narodowo-państwowych zarówno nie naród, jak i antynaród, bo oni wszyscy są do odzyskania.
Oczywiście to nie znaczy, że wszystkich uda się odzyskać, bo tego nigdy się nie uda, ale w odpowiednich warunkach, gdyby zapanowała właściwa formuła demokracji, czyli demokracja narodowa, to znaczy tak jest w polskich warunkach, bo w niemieckich to jest inaczej i tam po prostu państwo. Tam jest statolatria, więc tam jest inaczej, ale u nas nie, my mamy inne tradycje, mamy inną mentalność. Już o mentalności zaraz powiem. A właściwie to jest dobry moment do powiedzenia, jaka to jest mentalność. Jaką mentalność ma naród polityczny, a jaką mentalność ma naród potencjalny. To tutaj odniosę się do tego, co opowiadała moja babcia. Ona była z rodziny gospodarzy, to byli chłopi. Babcia, dziadek to byli chłopi. Chłopi z kujawskiej wsi. Prości ludzie i to byli... Mój dziadek był najbardziej uczciwym człowiekiem, jakiego znam. Najbardziej porządny człowiek. I to byli prości ludzie, ale nie prostaccy. To byli ludzie, którzy potrafili myśleć i potrafili wiedzieć, gdzie jest interes narodu i państwa. I to byli ludzie porządni, a nie żadne psiwy. I to byli gospodarze. Oni szanowali pracę, szanowali własność swoją i własność cudzą. Tam była taka w skład mentalności gospodarza wchodzi takie hasło, taka zasada. Cudzego nie chcę, swojego nie dam ruszyć. I że trzeba zapracować, a nie ukraść. Ale byli też dworusy. Oni mieszkali we dworze. I u pana pracowali. Później oni się zamienili w pegierusów. To są ludzie, którzy nie są gospodarzami, bo nie mają własności, albo mają ją bardzo, bardzo małą, a więc nie mają o co zabiegać. Skoro tak, nie są przywiązani do tej ziemi, bo mogą znaleźć się już wszędzie, w każdym miejscu, u jakiegoś pana, u tego pana służą, u tamtego pana służą. To jest mentalność, która wcześniej charakteryzowała przynajmniej część, sporą część chłopów pańszczyźnianych. No i endecja właśnie, ojcowie narodu, pracowali nad tymi ludźmi i zamienili ich w gospodarzy. Czyli mamy, i ten podział dziś jest bardzo czytelny. On jest cały czas aktualny, on zawsze będzie aktualny. Więc mamy gospodarzy i dworusów. No i gospodarze to jest PLP, Partia Ludzi Porządnych, i to jest naród polityczny. A dworusy to jest naród potencjalny i z nich właśnie rekrutują się psiwcy. No i gospodarze dążą do tego, żeby ci dworusy też byli gospodarzami. Czyli naród polityczny, świadomy naród polityczny, naród polityczny jest świadomy, to jest świadomość. Dąży do tego, żeby całość ludności Polski była narodem politycznym, żeby nie było wewnętrznego podziału. Oczywiście ten podział ten podpodział na naród czynny zawsze pozostanie, bo zawsze będą ludzie bardziej skłonni do działań czynnych. Ale chodzi o to, żeby oni nie byli bierni, żeby nie byli całkowicie, żeby nie było im obojętne, pod jakim panem żyją, żeby nie było im obojętne, pod jaką władzą żyją, w jakim państwie, żeby nie był im obojętny naród i państwo, tylko żeby oni chcieli być w tym narodzie i w państwie, no i żeby nie było czegoś takiego jak antynaród, czyli ludzie, którzy świadomie kontestują i naród, i państwo. I do tego dąży naród polityczny, do tego dążyła endecja i do tego my też dzisiaj powinniśmy dążyć. Mamy tą samą robotę do wykonania. Bo inaczej, no to będzie ignokracja, debilokracja, konkretynizm. W sumie bardzo piękne podsumowanie, bo kończy nam się czas, ale tak pozytywnie to zakończyłeś. Zwieńczyłeś te rozważania. Muszę jeszcze to na zakończenie. Tak, bo demokracja narodowa to jest nasza polska formuła i do tego powinniśmy dążyć. I tego nie da się zrobić w warunkach demokracji liberalnej. Jest formuła przejściowa, jak przejść z demokracji liberalnej do demokracji narodowej. I to tutaj trzeba się cofnąć w głąb do wczesnego średniowiecza i była taka formuła sprawowania władzy jak demokracja wojenna. Okay. Czyli zgromadzenie wolnych wojowników wybierało, gdy było zagrożenie, wybierali wodza. Tak. No i do tego będziemy musieli powrócić. Rzeczywistość to na nas wymusi już niedługo. Bo zagrożenie będzie, już jest w zasadzie to zagrożenie, tylko ludzie jeszcze nie rozpoznali, bo jeszcze mają dostęp do energomaterii. A tego będzie coraz mniej i będzie coraz większe zagrożenia ze strony inkluzji. Inkluzja się będzie coraz bardziej panoszyć,
I w naszych warunkach to też to nie może być na zasadzie wodzowskiej. Jest jeden wódz, jest jakiś prezes, a wszyscy są słuchają, co mówi prezes. Nie. W naszych warunkach to tym wodzem w demokracji wojennej powinien być naród czynny. Czyli ta grupa, maksymalnie 10%, to oni powinni przewodzić pozostałym grupom. Przede wszystkim narodowi politycznemu, który powinien z kolei wciągać do swojej orbity. Naród prowincjalny. Tak. Mhm. Czyli u nas to będzie grupa. Szlachta, którą trzeba odtworzyć. Nowa arystokracja taka. Nowa szlachta. Arystokracja ducha. Arystokracja w rozumieniu Arystotelesa. Mhm. Tak jest. Ludzie najbardziej szlachetni, ludzie najbardziej porządni, ludzie najbardziej czynni. To powinien być wódz, zbiorowy wódz, który się siłą rzeczy wykształci w ramach demokracji wojennej, która będzie konieczna, żeby odeprzeć te, żeby poradzić sobie z tymi problemami, które są nieuchronne i mamy 100% pewności, że one wystąpią. A wtedy, gdy się uporamy z tymi problemami, to wtedy będzie można zaprowadzić demokrację narodową. Czyli nieuchronna będzie demokracja wojenna, tak można jest. Powiedzieć. Tak jest, oczywiście. Ładny tytuł nawet. Tak jest. Oczywiście to nie jest pewne, że my coś takiego zrobimy. Jeżeli tego nie zrobimy, to nas nie będzie. To za kilka pokoleń już nie będzie Polaków ani Polski. Więc jedyna formuła przetrwania dla Polaków i Polski to jest wykrzesać z siebie grupę narodu czynnego, która przejmie przewodnictwo nad całą ludnością w ramach demokracji wojennej, a po ustaniu bezpośredniego zagrożenia zaprowadzi porządek właściwy dla demokracji narodowej. W tym miejscu postawimy kropkę. Bardzo piękny wykład jak zwykle, znaczy wykład poprzedzielany moimi wtrąceniami, mam nadzieję, że ożywczymi do tej... Jak najbardziej, zawsze inspirujący. Do tych rozważań właśnie, żeby był jakiś ciąg dalszy. Bo tutaj z pewnością pojawią się takie komentarze, tak, że tego się nie da, to już jest zaorane, w ogóle już nie ma narodu polskiego, nie ma Polaków, nie ma Polski, nie ma niczego, jak Kononowicz mówił. Tak. To nie jest prawda. Jest jakaś grupa narodu czynnego, tylko ona jest rozproszona. Będzie takich ludzi więcej. Mamy, u nas jest potencjał, tylko jest rozproszona, a my byliśmy uśpieni przez ostatnie parę lat, uśpieni pozorną prawicą, która udawała, że jest prawicą narodową, a nią nie jest. I uśpieni dobrobytem i porażeni pedagogiką wstydu. I tymi trującymi miazmatami inkluzji. To wszystko będzie się rozpadać, rozsypywać i po prostu będziemy musieli z tej wydobyć z siebie tą grupę. Jeżeli tego nie zrobimy, to znikniemy. Ale ja wierzę głęboko w to, że stać nas na to i że to zrobimy. Zostawiamy Państwa z tym pozytywnym przekazem. Ja tylko w telegraficznym skrócie przypomnę, że jest Buy Coffee, wspieranie nas właśnie przez postawienie kawy. W opisie, w komentarzu znajdą Państwo linki. I odsyłam też do Biblioteki Wolności, gdzie są różne książki i fizyczne, te drukowane, i e-booki, jak również najnowszy numer naszego dwutygodnika Najwyższy Czas, do którego lektury bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję. Oczywiście proszę o subskrypcję mojego kanału i też tych wszystkich innych kanałów na Rumble, na Bambaj i tak dalej. Wszędzie, gdzie to nagranie się odtworzy, tam można właśnie subskrybować, komentować, lajkować i tak dalej. Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu. Jakub Zgierski, kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia.